Jeśli słuchasz opowieści wojowniczek i wojowników, jeśli to lubisz i wracasz, to może chciałabyś zostać moją patronką, a może chciałbyś zostać moim patronem, to znaczy wesprzeć produkcję tego podcastu. Naprawdę miło jest być patronem, a nawet współproducentem. Sama jestem. Jeśli tak, jeśli chcesz, to zajrzyj na patronite.pl, poszukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu i wykonaj solidarny gest. Liczy się każdy, nawet najdrobniejszy. Porozmawiamy o dojrzewaniu osoby dorosłej, o dojrzewaniu do dojrzałości, o procesie dojrzewania do kolejnego etapu, o oswajaniu świadomości własnego przemijania, o tym, że możemy się starzeć bez zażenowania, o tym, jak zrobić miejsce na przypływ, jak poczuć, że przesuwają się kontynenty w naszym wewnętrznym krajobrazie. I to jest przekaz także dla młodych kobiet. Nie rozłączajcie się. Alicja Długołęcka, edukatorka seksualna, psychoterapeutka, autorka wielu artykułów i książek edukacyjnych. Autorka książki Przypływ o emocjach i seksualności dojrzałych kobiet. Głębokiej i poetyckiej, odkrywczej, kumulującej istotne myśli o istocie i potencjale współczesnej dojrzałej kobiecości. Po zmierzeniu się z nią można doświadczyć ulgi i uwierzyć, uwaga, w postmenopauzalny wzlot. Trzeba mieć dużo odwagi, żeby napisać taką książkę na poważnie, bez bezpiecznego dystansu w postaci na przykład autoironii. I to w czasach, w których wciąż króluje kult młodości, gdy wszelkimi sposobami usiłuje się ją zatrzymać. Liczy się to, co z tym zrobimy. Czy będziemy ukrywać proces starzenia się, czy będziemy mówić mu tak, napisała. Czy będziemy honorować to, co miękkie, a nie tylko to, co twarde i sterczące. O tym dzisiaj porozmawiam ze swoją wojowniczką. Witam cię, wojowniczko. Oj, dziękuję za taki wstęp. Dzień dobry. Nie ma za co, przyjemność po mojej stronie. Alicjo, napisałaś we wstępie, że podjęłaś to ryzyko, żeby podzielić się z ludzkością tym, jak sama przechodziłaś ten proces. Jaki to właściwie proces i czy to rzeczywiście było ryzyko i czy rzeczywiście wymagało odwagi? Czyli tak to sprostuję, czyli jak przechodzę. Okej. Tak, bo to jest ciągle proces. Czy z ludzkością? Tak się zastanawiam. To z kim? Myślę, że z... No jednak myślałam o swoich siostrach, w tej kategorii siostrzeństwa, czyli o kobietach, które podejmują takie wyzwanie, żeby być świadomymi ludźmi. I że mają taką odwagę. No bo wiadomo, świadomość boli i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się tak, że to jest dla takiej, książka dla takiej grupy, raczej dla kobiet trochę młodszych, bo też książka jest o tym, że nie chcę uczestniczyć w przekazywaniu tej schedy, która jest źródłem cierpienia. Chyba będę uczciwa, jeżeli użyję takiego słowa. Lęku i cierpienia. Kiedy sama się zderzyłam z tymi przekazami, i się nad nimi nie zastanawiałam, a prawdopodobnie dotyczącymi okresu okołomenopauzalnego, tak to na wstępie na razie nazwijmy. Którymi się nie przejmowałaś, ale którymi nasiąkałaś. Nasiąkałam i nieświadomie wypierałam. Do momentu samego faktu, kiedy medycznie musiałam stwierdzić, no tak. To jest to. To jest to, to jest menopauza, czyli że już miałam ostatnią miesiączkę, już następnej nie będę mieć, że to już jest pewne. Słuchaj, ale długo. Nawet w przypadku tak świadomej osoby, która jest edukatorem seksualnym, psychologiem, siedzi w tych sprawach. Zgadza się. Myślę, że to też jest wynik
tego projektu, bo książka jest jak opisem pewnego zdarzenia w moim życiu, też o którym opowiem, które się opierało na tym, że postanowiłam nie być sama w tym procesie. I efektem jest między innymi to, że twoje słowa nie wpędzą mnie w żadne poczucie winy. Tak? Tylko, że ja właśnie z taką jakąś łagodnością na siebie spojrzę, a tym bardziej też na inne kobiety, jak te wdruki muszą być silne, skoro ja tego nie poddawałam osobistej refleksji, jakiejś takiej pogłębionej. Że odkładałam i też kupowałam ten schemat. Aha, no psychicznie to ja jestem w ogóle 30, bo wiele osób tak mi mówi, tak, z wyglądem różnie, ale też z reguły, że mniej i że jest to powód do radości. Po przejściu przez ten projekt wcale tak nie myślę. Znaczy ja nie muszę udawać tego, że jestem młodsza. Mam, to prawda, pewne cechy, które są w naszej kulturze kojarzone z młodością, ale ja bym chciała, żeby były po prostu kojarzone z kobiecością. No dobrze. Nie da się ukryć, że menopauza to jest taki dziewiczy teren, dziewiczy temat w pewnym sensie w naszej przestrzeni publicznej, nazwijmy to tak górnolotnie. W kontekście kobiecości, seksualności, bo oczywiście on jest dosyć, nie powiem, że dobrze, ale dosyć wnikliwie i szeroko przepracowany medycznie. A twoja książka wcale nie jest taka medyczna. Oczywiście dostarcza wiedzy medycznej, bardzo cennej. Bodaj w drugim rozdziale pani Kasia Skórzewska świetnie wykłada, co się z nami dzieje w tym okresie i jak możemy sobie pomóc, albo nawet co zastosować profilaktycznie. Jednak lwia część to są wątki dotyczące rozwoju emocjonalnego, żeby nie powiedzieć duchowego. Właściwie każdego, tak? No bo tutaj, żeby wyjaśnić naszym słuchaczkom i słuchaczom, to książka jest osobistą refleksją, opisem mniej więcej rocznego procesu. Każdy rozdział się zaczyna od jakichś moich refleksji. Jest też zbiorem różnych informacji, no bo no jestem edukatorką z krwi i kości, więc starałam się i bibliografia, przypisy są dosyć rozwinięte i mi na tym zależało, żeby książka zawierała dużo informacji, takich z nauki, ale przede wszystkim jest takim kręgiem kobiet, który sobie stworzyłam po to, żeby nie być samą i żeby od różnych przewodniczek, tak, które wybierałam intuicyjnie, ja ich nie wybrałam na samym początku, tylko po każdej kolejnej rozmowie naprawdę tak wsłuchiwałam się w siebie, do której kobiety chcę pójść. Tak. Każda mnie przyjęła, każda się podzieliła swoją refleksją. Są to kobiety albo w zbliżonym wieku, albo starsze. I właśnie oprócz tego, że są wybitnymi specjalistkami z różnych dziedzin, to przede wszystkim w tych rozmowach są sobą. Za co jestem im niezmiernie wdzięczna. Niebywale szczerze opowiadają o sobie. Nie ukrywają się za ogólnikami, liczbami tak, nie tworzą sobie znowu teoriami. Jakiegoś fajnego medialnego wizerunku. Tak, tak. Dużo jest tam szczerości. Często powtarzasz, jestem poruszona. To niesamowite, wiesz, że ty tak eksplorujesz, tak drążysz, tak chcesz się dowiedzieć. Nie występujesz z pozycji ale takiego... Ale też chcę poczuć. Dla mnie to jest ważne, że zauważyłaś, że mówię o tym poruszeniu i że jak mnie przedstawiałaś, to wybrałaś ten kawałek cytatu o poruszeniu wewnętrznych takich kontynentów. Czyli ja naprawdę dążyłam do tego, żeby sobie przetrzepać umysł, poruszyć serce i jakoś przeprowadzić ten proces przez siebie, tak jak umiałam, najbardziej świadomie jak się da. I z tym supportem w postaci tych kobiet, którym zaufałaś. Tak, i to tak. Było też fantastyczne. Tak. I powiem ci, że jak sobie to czytałam, to tak sobie myślę, kurczę, szkoda, że nie przeczytałam czegoś podobnego przed swoimi stratami rozmaitymi, bo wraz z wiekiem doświadczamy różnych strat. O tym sobie też porozmawiamy, ale chciałabym jeszcze o tej twojej odwadze chwilę pogadać, wiesz, bo ja jakiś czas temu robiłam taki projekt Urodę Życia. To był taki miesięcznik masowy i luksusowy dla kobiet. To był mój autorski projekt i to miało być u zarania adresowane do dojrzałych kobiet. I
Ja mówię, wspaniale. Nareszcie coś takiego nie dla małolatek, bo to była też obietnica, że będziemy tam głębiej analizować rzeczywistość i siebie. No i wszystko było pięknie, ładnie do momentu, kiedy trzeba było rzeczywiście wypuszczać pierwsze numery i zobaczyłam, jak blady strach padł na, nie wiem, dziewczyny z działu marketingu, a nawet na same dziennikarki albo redaktorki w dojrzałym wieku, które mówią, stop, nie piszmy o żadnym południu życia, bo nam się to nie sprzeda. Dokładnie. Nieprawdopodobne, jak to było i pewnie jest w dużej mierze cały czas wypierane, tak jakby, nie wiem, jakbyśmy się miały nigdy nie postarzeć. Więc trzeba odwagi, żeby podjąć ten temat. Znaczy, jeżeli chodzi o samo pisanie książki, a dlatego jestem bardzo wdzięczna wydawnictwu Znak i Paulinie Walerowskiej, która jest redaktorką prowadzącą Przypływ, bo zabrzmi to dosyć naiwnie, ale ja się jeszcze ani razu nie zastanawiałam nad tym, czy to będzie książka sprzedażowa, czy nie. Jakby to był imperatyw wewnętrzny, taki właśnie z tych moich idei edukacyjnych, że skoro tyle lat się zajmuję edukacją seksualną dzieci, bo też, i nastolatek, chodziło o to skojarzenie i to mną wstrząsnęło w pewnym momencie. Myślę, że to było bardzo, bardzo ważne, że mówi się o nastolatkach tak, że dziewczynka staje się kobietą, kiedy zaczyna miesiączkować. I jak skonstatowałam to, że przestaje miesiączkować, pomyślałam o wszystkich kobietach, to że co one czują? I uruchomiło mi się to wspomnienie. Gdy przestają miesiączkować. Tak, i uruchomiło mi się to wspomnienie. Po pierwsze, popatrzyłam, jakie miałam przekazy w rodzinie i to był, myślę, głównie wstyd. Bo w ogóle się o tym nie rozmawiało. I wpisane jest w bycie kobietą, zwłaszcza w Polsce. Jakieś takie mam inne refleksje, jak jeżdżę do Włoch czy do Francji. Na przykład, jak patrzę na kobiety dojrzałe. Na szczęście to się właśnie teraz zmienia. Ale że w czasach mojego dzieciństwa to walczenie z czasem było głównym nurtem. I wtedy sobie przypomniałam na dodatek, to o czym piszę w książce, jak byłam w pierwszej klasie drugiej maks szkoły podstawowej i ja wiedziałam, że to stare pudło to jest określenie na kobietę. I aż mnie zmroziło. I że w tym sensie ta książka się zrodziła absolutnie z buntu. Czyli dotarło to do ciebie z poślizgiem? Tak. Ale wywołało naturalny sprzeciw. Odruch. No bo rzeczywiście uświadomiłam sobie, że jest luka edukacyjna totalna i że mam też sprzeciw, żeby na to patrzeć w taki biologiczny sposób, żeby oceniać swoją wartość pod kątem zdolności reprodukcyjnych. No to jest idiotyczne. Tak. Tak jak na dojrzewanie dziewcząt nie patrzę w ten sposób. Tak? No bo poza tym, że zaczynają miesiączkować, to tam się mega ważne rzeczy w ich głowach dzieją. Przede wszystkim emocjach, sposobie przeżywania świata, relacjach. I tutaj też jest dokładnie tak samo. Więc może potrzebowałam, jako też taka osoba trochę naukowo nastawiona, po prostu niezbitego faktu, z którym już nie mogłam dyskutować. Tak, zgromadziłaś bardzo dużo wiedzy, ale wspierałaś się też. Chodzi mi o brak miesiączki. Okay. Że to jest ten fakt, z którym już nie mogłam dyskutować i musiałam to przyjąć do wiadomości i wtedy... Musiałaś to zintegrować. Dokładnie, bo się zrobiła taka luka w świadomości, No i co teraz? I miałaś to szczęście, że zaczęłaś tę pracę nad wypełnianiem luki edukacyjnej w momencie, kiedy sama jesteś w tym procesie. Tak. Ja bym powiedziała, że to był rów świadomościowy jakiś. No, właśnie. A może ta szczelina, o której piszę też, że wchodzę do podziemnego świata, zaproszona przez te psychoterapeutki, moje rozmówczynie. Głównie właśnie w pierwszym rozdziale przez Agnieszkę Czapczyńską, potem w kolejnym przez Izę Cisek-Malec. I to są psychoterapeutki procesu. I to było niezwykłe, kiedy mi uświadomiły, że nie ma dojrzewania właśnie bez straty. I że to, co charakteryzuje dojrzałość, to jest stanięcie w prawdzie, czyli zejście tam do podziemi, zobaczenie tej prawdy, opłakanie tego, co już się nie wydarzy
i że bez opróżnienia tej filiżanki, jak to w buddyjskim powiedzeniu, tak, to nie ruszysz z miejsca. To nie możemy jej ponownie napełnić. Ale możemy ją ponownie napełnić. No to właśnie. Jest odkrycie. Dokładnie. To dokładnie. Jest coś, co emanuje z tej książki i co sprawia, że po przeczytaniu ale w kolejnych rozdziałach. Odczuwa tak. ulgę. W tak. kolejnych rozdziałach. Tak, no bo to za... ich kolejność nie jest przypadkowa. Tak? Czyli ona też pokazuje i tutaj no, ja myślę, że to się czuje, że starałam się być tutaj, nawet nie starałam się, ja czuję, że byłam autentyczna jakby w tym pisaniu. Że to po prostu tak szło. Mhm. I myślę, że oczywiście to jest antyporadnik. Kobiety, które wybierałam, nie są sztampowe. Więc oczywiście moim założeniem jest to, że nie trzeba się w ogóle zgadzać. Czyli chodzi o to, żeby poruszyć swój umysł i serce w trakcie czytania i wybierać to, co jest na danym etapie potrzebne. Myślę, że dla ciebie coś innego tak. było potrzebne, dla innych czytelniczek co innego. I że na tym to dojrzewanie nasze polega, że ono jest bardzo indywidualne. Że każda z nas ma do przerobienia tam, schodząc do tych podziemi, inne sprawy. Piszesz i mówisz, że najpierw trzeba się skonfrontować z poczuciem straty oraz z tym, jak jej doświadczamy, w jaki sposób przeżywamy żałobę po tym, co odchodzi. Jakiej straty właściwie? Co, straty rodziców? Straty jędrnej skóry? Straty możesz wymieniać. Aktywności seksualnej? Co ci jeszcze przychodzi do głowy? No straty dzieci w domu, bo odchodzą, prawda? Tych strat może być dużo. I każda z nas... je czuję. Ja myślę, że podstawową sprawą no to jest ten wymiar taki egzystencjalny. Tak? Czy nam się to podoba, czy nie, ale od tego się zaczyna. Tak? Czyli od zderzenia się ze świadomością własnej skończoności i bardzo takiego dogłębnego poczucia, czym jest czas. Tak? Bo już jak mamy koło 50, czy nawet właśnie już 35, to już wiemy, co to jest 10 lat. Wiemy doskonale, co to jest 20 lat i co się w tym czasie jakby może mieścić, jak on względnie szybko lub wolno płynie, od czego to jest uzależnione. I tego typu refleksja, że jesteśmy z pewnością już powyżej połowy, że to naprawdę już nikły procent z nas tak to będzie żyła drugą tak. połowę taką samą. Tak, tak. tak. No to skłania do różnych przewartościowań i też do uświadomienia sobie, tak, że już do pewnych miejsc nie ma powrotu. No ja miałam osobiście takie najmocniejsze skojarzenie z wagi swoich decyzji. O. Że to jest też taki czas, kiedy mamy już wiedzę, jak rzeczy, które uznawałyśmy za istotne, nie są istotne, summa summarum, a jak pewne nasze decyzje determinowały nasze życie. I to jest coś niezwykłego, jak się temu przyjrzymy. Właśnie, jak Bardzo się temu... Nie wiem, się osobiście zapytała, ale to są niezwykle... Ale tak w eter to rzucę, bo mi się wydaje, że zadawanie sobie pytań i szukanie tego, co miało dla nas znaczenie i miało taki niespodziewany wpływ na nasze losy, jest bardzo odkrywcze. Bardzo. I jedna z twoich bohaterek też mówi o tym, że jedną z korzyści z tego okresu menopauzalnego, czy jak to się teraz mówi ładniej, transformacji menopauzalnej, albo klimakterium. To, albo klimakterium, tak? Co też jest ładnym słowem, ale o tym za chwilę. Jakby jedną z zalet jest to, że ona zaczęła się sobie przyglądać. Bo my często żyjemy trochę bezrefleksyjnie, jeżeli chodzi o refleksję na własny temat. Zasuwamy, żyjemy obok siebie, nie widzimy, co się dzieje. I to, co mówisz, żeby ustalić rzeczy, które są, na które zużywaliśmy nadmiernie dużo i niepotrzebnie energię. Dokładnie, niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Z perspektywy czasu. Ale to jest trudne. To bardzo. Jest trudne. Bardzo, bo z jednej strony jest tak, jak mówisz, czyli że
możemy na różne sposoby, tak, ale że możemy takie fazy mieć w swoim życiu. Sama też takie miałam, że nie jesteśmy skontaktowane po prostu ze sobą, tak, czyli że no właśnie jesteśmy w bieżącce, w zadaniach, tak, w wyrabianiu się. No jeśli miałyśmy... Która się nie kończy. Deficyty w dzieciństwie, to też próbujemy cały czas światu albo coś udowodnić, albo zasłużyć na coś. No niestety wiele z nas ma takie swoje, że tak powiem, źródła. I to jest jeden sposób taki funkcjonowania. Drugi sposób funkcjonowania to jest takie bycie w stereotypach. Ja to określam granie scenariusza, który ktoś napisał. I to już jest w tych nurtach psychoterapeutycznych, tak? Czyli że my możemy w pogłębionej refleksji czy w swoim procesie psychoterapeutycznym odkryć, że my żyjemy, no powiem banalnie, w niezgodzie ze sobą, tak? Przyglądając się, dokonując właśnie tej retrospekcji, o której mówię i takim no właśnie egzystencjalnym wglądzie, okazuje się, że jesteśmy kimś zupełnie innym. Niż myślałyśmy o sobie, bo zupełnie inne zdarzenia, zjawiska były dla nas ważne, jeżeli sobie uczciwie, tak w głębi serca popatrzymy, co dla nas było ważne, nie mówiąc o tym, co było dla nas dobre, kojące, rozwijające. I jeżeli sobie zadamy takie pytania, to może się okazać, że jesteśmy zupełnie inną osobą, niż myślałyśmy. To jest czasami jest trudne, bo wiąże się ze stratą wyobrażeń o sobie. Kolejna strata. A z drugiej strony jest, przepraszam za kolokwializm, zarąbiste. Uwalniające. Tak, tak. Przynoszące ulgę. Tak. Ale rzeczywiście rzadko która z nas sobie to funduje. Bo trochę się boi. Właśnie nie wyobraża sobie, że można inaczej. Mało tego, wydaje jej się, sama, że nie stać ją na to. Mhm. Bo trzeba zasuwać, bo trzeba cały czas do przodu. Mhm. A tu czasem może trzeba bardziej w głąb albo bardziej wszerz, nie? Ty wykonujesz tę robotę, pracę. Mhm. I dużo w tej twojej pracy też poezji. To jest też niesamowite. Mhm. Ile ja się naczytałam dzięki tobie poezji. Dziękuję. Wiesz, ale to taka moja misja. Mhm. Powiem też, misja, to się stała misja. No nie mogę mówić o sesjach, tak? No bo na co dzień też jestem psychoterapeutką, ale ja wiem na przykład, że dla moich klientek, klientów jest to bardzo ważne, że jakoś to jest skojarzone z moją osobą, bo dla mnie to jest szukanie połączeń ze sobą i z innymi poprzez słowa, ale nie jakby to poprzez rozmowę i poprzez czytanie prozy, to jest w jakimś sensie możliwe, ale prawie niemożliwe. A poprzez poezję jakby dotykamy czegoś, czego się nie da wyrazić słowami, a jednak jest to wyrażone poprzez słowa. Jest to niezwykłe. Jesteśmy bliżej. Tak. I dla mnie to są takie, ja się bardzo chciałam podzielić wierszami, które w jakiś sposób właśnie towarzyszyły mi w tym procesie, wierząc, że no jest to dobro, którym warto się dzielić, bo może te czułe struny, które pomagają jakby wpłynąć dalej temu procesowi, także mogą sprzyjać, no bo właśnie czułam, że nie wszystko potrafię, tak, wyrazić w tekście, czy poprzez rozmowę z mądrą przewodniczką. Właśnie, z mądrą przewodniczką. Tutaj zaraz nawiążemy do czułej przewodniczki, do Natalii de Barbaro i książki, chociaż w zasadzie to nie będzie o książce, tylko o wierszu, jaki napisała i który ty polubiłaś i tak sensownie użyłaś w swoim projekcie, jak mówisz, to może ja szybko spróbuję go przeczytać. Jeśli pozwolisz, czy ty przeczytasz? Przeczytaj. No dobra. Idzie przypływ. Ten czas jest otwarty na oścież. Wdech trwa tyle, co wydech. Światło rośnie po polach. W ciemniejącym ogrodzie owoc spada na ziemię i ziemia go przyjmuje. Ziemia mówi tak. Mhm. Słuchaj, nawiązujesz też w tych swoich metaforach do porównania tego okresu okołomenopauzalnego do jesieni. Ja też się bałam tego porównania nawet, bo wydawało mi się, że to jest takie już co najmniej senioralne, takie jak z domu spokojnej starości. Tymczasem ty pokazujesz w tej książce, że to jest
okres taki bardzo korzystny dla człowieka, dla kobiety, bo to jest okres owocowania. Ale mam pomieszanie takie, jak to wszystko mówisz, bo rozpisuję ten czas od 50, powiedzmy, jeszcze opierając się na autorce biegnącej z wilkami, Estes, że jeszcze 10 faz mamy przed sobą. Tak. Do 105 lat. Tak, i chodzi mi o to, że jak mówisz w wieku senioralnym, to tak jakby jeszcze tam był zanurzony ten lęk. To jest normalne, że my się boimy starzenia się i wszystkiego, co się z tym wiąże, i śmierci. Ale jakoś bardzo dla mnie jest ważne, żeby patrzeć na ten proces właśnie płynnie. Dlatego są moimi rozmówczyniami też są wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego Maria Bajsert, profesor Maria Bajsert, prawniczka, seksuolożka, 70-letnia, jest Ewa Wojdyło, tak. 84 tak. I Virginia Schmidt, czyli DJ Wika, czyli kobiety po 80. Jakoś tak jak menopauza jest olbrzymim ograniczeniem. Chodzi mi o używanie tego słowa jako fazy w życiu, tak? I próbuję to jakoś odczarować. To tak samo ten wiek senioralny, czy jesień życia, no właśnie, domy spokojnej starości i tak dalej. To wszystko to są schematy pewne, jakieś pojęcia napakowane różnymi emocjami. To wszystko jest do przerobienia. Tak, to wszystko jest do przerobienia. Tak. Może o starości sobie zrobimy kiedy indziej rozmowę. Tak, indziej. Ale wracając do tej klasyfikacji, do tego podziału. Bo to byłaby zima, przepraszam, czyli starość, zima, tak. Na którą też można spojrzeć inaczej. Chodzi mi o te nasiona, które są pod śniegiem, pod liśćmi. To są te nasiona pochowane w dziuplach, pod korzeniami drzew i tak dalej. Naprawdę można na to spojrzeć zupełnie inaczej. Wcześniej jest jesień, rzeczywiście, czyli to jest mega pełnia, tak? Bo to jest owocowanie, tak? Czyli no dzisiaj szłam, bo dużo w książce pisałam o obserwowaniu, bo żyję w otoczeniu, kiedyś żyłam w otoczeniu sosen, teraz żyję w otoczeniu dębów, drzew mocy i nawet robiłam zdjęcia do swojego kącika seksuologiczno-botanicznego, bo taki mam. Taki? Mam tak, na Facebooku. Na Facebooku wrzucam zdjęcia ze skojarzeniami. Ach, tak to nazywasz. Ja tam zaglądałam. To jest kącik botaniczno-seksuologiczny. Tak fajnie nazywa. Tak, na Instagramie też wrzucam. Wczoraj były kasztany. Dzisiaj były liście dębu, które się mieniły jak złoto, tak? Ale mamy pomidory, oczywiście. Jabłka, piękne, tak? Piękne, obradziły w tym roku jak szalone. I tak dalej, tak? Czyli jest mega przebogato, mega smacznie, mega soczyście. Obficie. Kolorowo i tak dalej, i tak dalej. I zdrowo. Tak, tak. I dlatego też walczę z tym słowem przekwitanie, tak? Bo wrócimy do klimaktera, tak. Że to jest skupianie się na jednej na wiośnie. Tak już tak lato to już średnio, tak? A już jesień to w ogóle. Każda pora ma swoje piękności, swoje bogactwo, swoje tajemnice, tak? Swój urok i tak dalej, i tak dalej. No dobrze. Wiesz, rzeczywiście chyba zrobiłam taki niebezpieczny chronologiczny skok, albo jakiś taki zgrzyt chronologiczny się tutaj wdarł. No ale trudno. Ale to dobrze. To może dobrze. Masz rację, bo więcej się wyjaśniło dzięki temu. Ale w takim razie... Ale to oznacza, że obydwie jesteśmy w procesie i każda z nas ma swoje takie obszary w świadomości jeszcze do... Przepracowania. Do przepracowania. Dobrze, wiesz co, to skoro mamy mówić przez własne doświadczenie, to ja bym jeszcze podrążyła straty. Bo bardzo poruszyło mnie, będę mówić jak ty, w książce, w rozmowach ze swoimi bohaterkami, jak z Agnieszką Czapczyńską rozmawiałyście o tym, że bardzo trudno było wam się pogodzić z tym, że już nie matkujecie. Że owszem, to matkowanie, to macierzyństwo jakby transformuje teraz w coś innego, ale to matkowanie polegające na opiekowaniu się, dawaniu swoim dzieciom, no musiało się skończyć, bo dzieci powyrastały. No to jest coś bardzo trudnego, ale wyzwalające dla mnie było to, kiedy napisałyście, że nie można trzymać, że nie można zatrzymywać tych dzieci, że to
Że to straszny egoizm. Że to straszny egoizm, ale też lęk właśnie przed tym, żeby popłynąć. Żeby dzieci popłynęły w swoje życie, a my żebyśmy dalej płynęły z nurtem swojego życia, tak? Bo to jest związane z odkrywaniem swojego życia, które bardzo często jakby znika nam z oczu w momencie, kiedy zajmujemy się najbliższymi, tak? Mam na myśli dzieci, często partner jest trochę też w takiej roli, bo w takiej kulturze żyjemy, takiego trochę trzeciego, dużego dziecka i same sobie to robimy. I no jeżeli to jest kilkanaście lat naszego życia, no to wchodzimy w te tryby, w tą rolę, tak? I no bardzo ciężko jest przejść tą zmianę, bo ona jest dosyć taka, bym powiedziała, drastyczna, tak? Inaczej zapewne i tego tematu by nie będą wnosiły kobiety, które nie nadawały temu takiego znaczenia w przykładaniu macierzyństwa, opiekowania się i poświęcania się, też o tym dużo piszę, jako wyznacznika własnej wartości. Jeżeli to było bardzo ważne, to nam w ogóle będzie bardzo trudno wchodzić w ten proces przypływu, tak, ponieważ on się nam będzie kojarzył właśnie z jednej strony z opuszczeniem, samotnością, bezradnością, lękiem, braku poczuciu sensu, egoizmem również, a nawet... Ale kontrolą też. Też. A nawet, jeszcze bym tu wniosła, właśnie to, co jest z kobietami dojrzałymi sprzężone, ze śmiesznością i z byciem żałosną. Tak? Jeżeli to by miało dotyczyć aspektu kobiecości czy seksualności. Więc jest to bardzo skomplikowane i też zależne od tego, jak żyłyśmy do tego momentu. Ale właśnie też, myślę, że przypływ to pokazuje, że bardzo, jeżeli miałyśmy takie przekazy, już na początku powiedziałam, myślę, że miałam nie najlepsze też, to, że nie warto być samemu, że to jest bardzo trudne. Tak, czyli ja tego nie ukrywam w książce, tak, że wejście do tej krainy cienia i tych schematów też w druków jest trudne, może być nawet przerażające, dlatego nie powinniśmy być same. Tak. Czyli polecam, po pierwsze, inne kobiety, właśnie te kręgi kobiece, żeśmy sobie tworzyły, ale też polecam, to jest super wiek na psychoterapię. Ja to na przykład nie ukrywam, po spotkaniu z tobą mam swoje spotkanie nawet dzisiaj. Ty? Nawet, oczywiście. Znaczy ja to zrobiłam absolutnie świadomie, celowo i rozwojowo, żebym miała support. A ja cię kręcę. Mega support, tak? W postaci innych kobiet, projektu, tak? Też takiej przestrzeni, gdzie mogę dokonywać autorefleksji i naprawdę dzięki temu czuję się taka, że udaje mi się przebić przez to, bo jestem tak tradycyjnie wychowana, że im więcej dam dla innych, tak, tym bardziej jestem wartościowa. A teraz odkrywam, że te kawałki, które robię dla siebie, nie są egoizmem, tylko one są czystą troską. To jest też bardzo odkrywcze w twojej książce. Ty to odkryłaś dla siebie, ja to odkryłam dla siebie. Wiesz, i gdzieś tam też nawet sobie wynotowałam, chociaż stwierdziłam w pewnym momencie, że już dosyć tych notatek, bo przepiszę całą książkę. Ale wracając do tych dzieci, które musimy wypuścić, które należy wypuścić na wolność, może zacytuję. W tym dawaniu jest też jakiś rodzaj kontroli. A ja ciągle bym chciała dawać. Jakieś orzeszki już bym chciała mu wysyłać. Będzie studiował w innym mieście, czy zaczął studiować w innym mieście. Ale poskromiłam się, stwierdziłam, że to jest właśnie rodzaj kontroli. Tak, ale dalej. Wiewiórka zbiera orzeszki i się nimi chce dzielić. Tak. Chcąc, zabezpieczać. Tak. Chcąc ustrzec dziecko przed różnymi trudnymi sytuacjami, tak naprawdę chronimy siebie przed niepokojem, smutkiem czy złością. Niesamowicie odkrywcze. I ta Agnieszka Czapczyńska powiedziała coś też mega wspaniałego. Powiedziała to, co powiedziała swojemu synowi w pewnym momencie. Powiedziała tak: synu, oddaję cię pod opiekę tego cudownego chłopca, którego urodziłam i kocham. To było dla mnie... To było z serca. Widzę też ciebie poruszoną. Tak.
Tak. Ale my tak rozmawiałyśmy, bo to było stąd. Tak. Wiesz, ja poszłam do swojego syna tydzień później. Trochę to sparafrazowałam, ale powiedziałam mu mniej więcej coś podobnego. No i co? Zobaczyłam na twarzy tego mojego cudownego mruka banana. On się uśmiechnął do tego, co ja powiedziałam. Dokładnie, dokładnie. I pojechał do tego Gdańska. Tak, bo to jest związane ze zbieraniem owoców. I tym owocem, no też jestem rok po napisaniu książki i też jestem mamą córki, którą wtedy wypuszczałam w świat i też to opisuję, że to bardzo było trudne. Ale owocem jest nowa relacja, która jest przepełniona wzajemną miłością i szacunkiem, na którą nawet nie liczyłam, bo moje życie było inne kiedyś, jak byłam sama dzieckiem. I jest to no właśnie taki owoc, jakaś nagroda za to wszystko. I to jest cudowne, bo można to przeżywać tylko dzięki temu, że się wypuściło. Właśnie, taka niespodziewana tak. radość wraca do człowieka. O, to ja mogę też dostać. To może być wymiana. Tak, tak, tak. I mogę jakby patrzeć już z boku, tak, na właśnie owoce swoich działań, uczuć. No i niebywale też cenne jest to, o czym powiedziałaś już kilka razy, że trudno wyobrazić sobie dojrzałe życie bez własnej kobiecej grupy wsparcia. Tutaj też się powołujecie na jeszcze inne kobiety i to jest fantastyczne, że tak się tak gromadzisz tę mądrość kobiecą z różnych stron świata, tak, z różnych dziedzin. Dlatego staram się umieszczać właśnie ich teksty, odwoływać się do filmów, książek, właśnie cytatów, wierszy, przywoływania w ogóle różnych postaci, tak? Bo no szczególnie bogate są takie rozdziały z artystkami, czyli mam na myśli Iwonę Demko, czy pisarkę akademiczkę, tak, Agnieszkę Graf. Obydwie są profesorami, więc też no, dzielą się tą wiedzą o kobietach, które mogą stanowić dla nas źródło jakichś inspiracji, które przełamywały mnóstwo schematów w różnych dziedzinach. Więc no, dla mnie też niezwykłe były te rozmowy, bardzo takie poszerzające, horyzonty, takie wolnościowe, tak, bym i karmiące, tak, niesamowicie. Karmiące niesamowicie. Tak, no. Każda była ważna i każda jest o czym innym. Takim leitmotivem w tych rozmowach też jest zaufanie do siebie samej. Taki imperatyw, żeby jednak no, spróbować sobie zaufać, bo to też rzadkie doznanie, rzadkie. Wiesz, to chyba wynika uczucie. Też z tego, po pierwsze, no właśnie tego momentu, że jak się w procesie, to się to głęboko czuje. Na pewno to jest trochę związane z moją pracą, czyli, że też w okresie okołomenopauzalnym, tak, przebranżowiłam się, no powiedzmy, tak, na psychoterapię. Weszłam w kierunek humanistyczno-doświadczeniowy, czyli ja też w taki sposób to rozumiem, tak? Czyli, że rozwój polega na tym, że ja przepuszczam przez siebie, tak? Zarówno przez umysł, jak i emocje, tak? Czyli na tym polega poznawanie siebie, czyli nie na tym, co jest z głowy i właśnie to, o czym mówiłam, co myślę na swój temat, tylko tak naprawdę, jakby co to dla mnie znaczy w przeżyciu, jakie to dla mnie jest. I że mam odwagę sprawdzić, tak? Czyli wkładać ciekawość. W siebie jakby kolejne tematy, kolejne sytuacje, wchodzić w sytuacje, które są nowe, tak? I doświadczać, i nazywać, tak? I odkrywać, aha, czyli to tak wygląda, to taka jestem, tak, w tym. Słuchaj, to jest niesamowite, bo to rzeczywiście jest takie dojrzewanie do dojrzałości. A tymczasem my mamy wdrukowane, że dojrzałość to już jest ugruntowana wiedza. Tak. Że to my już powinniśmy wiedzieć. Kompletnie odwrotnie. Kompletnie odwrotnie, właśnie. I to też wyziera, tym emanuje ta książka. No to się cieszę. Że to jest kompletnie odwrotnie, jeśli, że to jest nieustające zadawanie sobie pytań. Jeśli emanuje, to znaczy, że się trochę udało. Tak, udało się. Tego ducha, tak? Tam. Słuchaj, ale zanim przejdziemy od straty czy utraty do wzrostu, do nadrozwoju, to gdybyś mogła mi powiedzieć, z czym było ci się najtrudniej
uporać, albo z czym ci się jest najtrudniej uporać w tym okresie przejścia. To jest też coś, czym jestem zaskoczona, bo ja na uczelni wykładam taki przedmiot, który się nazywa psychosomatyka. Zajmując się seksualnością, to też kwestie związane z cielesnością są dla mnie niezwykle ważne i patrzę na nie od zawsze tak bardzo holistycznie. Ale tutaj odkryłam jakieś takie przekazy chyba od taty mojego, którego już nie ma, że najtrudniejsze chyba dla mnie jest to, co się wiąże z możliwościami fizycznymi. Czyli z ograniczeniami. Jeszcze nie myślę o tym w ten sposób, jako o ograniczeniach. Jeszcze czuję to, że różne rzeczy bym chciała, ale że to już jest niemożliwe. Że jakoś bardzo, ale to dla każdego to są inne rzeczy, ale że to jest jakieś takie bardzo dojmujące doświadczenie, ale ono też jest pozytywne, bo myślę, że z tych fizycznych, o nawet mam jakoś, czuję właśnie to poruszenie, jakieś łzy w oczach, że to jest mega dla mnie ważne, że z drugiej strony zaczynam sobie uświadamiać teraz, że ja bazowałam jednak na takim poczuciu takiej trochę wszechmocy. I że to było bardzo integralne z moją fizycznością. Że ja byłam zawsze silna, sprawna, taka witalna, taka dzika. A teraz się pojawia dzięki temu coś, co mnie kompletnie rozwala, ale w sensie pozytywnym. Taka, też dużo o tym piszę. Jako dla kobiety takiej właśnie bardzo energetycznej. Taka delikatność dla siebie. Łagodność. Jakaś łagodność. Jak ja w ogóle mówię o tych słowach. To mi się coś robi. Coś ci się robi tutaj w gardle i w sercu. Pewnie. I ja jestem wdzięczna za to, że ja mogę to czuć. I mówię to z olbrzymim poruszeniem. Czyli nie jesteś już taka, jak mówisz, silna fizycznie, ale dzięki temu wyostrzyły ci się zmysły. Tak, bardzo. I ewidentnie jesteś bardziej wrażliwa na naturę. Ileż ty widzisz w tej naturze. I potem, jakżeż ty się chcesz tym dzielić? Postrzegam w tym piękno życia. Znaczy, że w jakimś sensie, ja powtarzam, że dzięki tej pracy, temu projektowi, że ja czuję, że tak jakbym była lepsza dla siebie, więc też i relacje, w których jestem, jakoś wydaje mi się, że są lepsze i że jakoś mi jest lepiej na świecie w ogóle. I to jest ten efekt zmiany podejścia do sprawy. Czyli co, krytyczka już nie rządzi twoim życiem? Nie, ja myślę, że ja bardzo współczuję swojej krytyczce. Bo to jest taka moja, u każdego, tak, to jest taka niedojrzała nasza część, która bardzo broniła, tak jak umiała i chciała dobrze naszej wrażliwej części, a teraz czuję tą swoją dorosłość i że mogę się dziewczynami swoimi wewnętrznymi zająć, jedną i drugą. Jakby rozumiem tą dynamikę i mam dużo dla siebie współczucia, tak jak dla każdego człowieka, że każdy z nas, jak to się mówi, tak, niesie swój krzyż, tak, czy po prostu ma swój bagaż, ciężkie walizy, na tak, plecach. Każdy je ma, ja też je mam. A czy ta krytyczka wcześniej mocno rządziła? Bardzo, bardzo. To ma wiele kobiet, co? Bardzo, myślę dużo. I też właśnie z naszego pokolenia, znaczy, czyli, że... No tak, że to było na pewno związane, mówiąc bardzo osobiście, ale jest miliony kobiet tak mają, więc nie czuję, żebym jakoś się obnażała strasznie, nadmiernie, o tak bym, to bym tak określił, bo staram się być szczera. Myślę, że to było nie o udowadnianiu, tylko o zasługiwaniu na coś, szukaniu, czekaniu i zasługiwaniu. I o takim olbrzymim poczuciu winy wynikającym z nadmiernej odpowiedzialności. Ja myślę, że dużo kobiet wie, o czym mówię. Na pewno. I ja już tam nie chcę być i jestem gdzie indziej. I mam nawet dreszcze, jak o tym mówię, bo to jest taka ulga, że warto się z tego powodu starzeć. No właśnie. Bo wiesz co, bo to takie jest drenujące z energii. My sobie tak to robimy i niektóre z nas nigdy się z tego nie wyzwalają. Także dobrze, że to mówisz. Mam takie momenty, kiedy się wyzwolę na chwilę,
a potem się znowu w ten kierat, ależ oczywiście, autokierat, że to się odzywa, ładuje. Tak, tak, tak. Mhm. I może tutaj wrócę, po to, mimo że może brzmieć z jednej strony dziecinnie, a z drugiej strony to jest mega poważne. Chodzi mi o ten kontakt z naturą, że jak ja się zapędzam znowu, to wiem, że on jest, i wiem, że to jest też tobie bliskie jakoś, to wiem, że po prostu trzeba pójść na spacer i popatrzeć dookoła. Na te drzewa. To jest ważna metafora też w swojej książce. Tak. Każdą kobietę pytam. Skąd ci to wzięło? No tam w którymś rozdziale pod koniec jest cytat takiej 77-latki Carmenere o byciu drzewem, że jak idziemy do lasu, to wszystkie drzewa mają sens i są piękne, czy to są młodziaki, czy to są te najstarsze i te już usychające. To wszystko tworzy absolutną całość. To był taki cytat, który mnie niezwykle jakoś poruszył i zatrzymał. Druga sprawa to było to, że... Ale zaraz. Ona tam pisze coś niesamowitego, bo ona mówi przecież, idziemy do lasu, patrzymy na stare drzewo i nigdy nie powiemy, o jakie brzydkie stare drzewo. Dokładnie. Tylko dokładnie na odwrót. Dokładnie na odwrót, dokładnie. To jest odkrycie tak, też niesamowite. Tak. I tam to było źródło. Źródłem było też to, że w trakcie tworzenia projektu ja przeprowadziłam akcję pod tytułem Zmiana mieszkania i bardzo wielu innych rzeczy. Zamieszkałam, tak, przeprowadziłam się z sosen do dębu, ale też posadziłam parę drzew i miałam świadomość właśnie, że sadząc te drzewa, że one na 100% mnie przeżyją. I to też było niezwykle kojące. Dlaczego? Bo to jest tak mówię i głęboko w to wierzę, że pójdziemy tam, skąd przyszliśmy, i że starzejąc się, taką drogę wybieram, coraz bardziej właśnie matkujemy światu i się stajemy częścią tego świata. Że nie znikamy, tylko że się jakby zamieniamy w tym cyklu przyrody, w jego i w nim jesteśmy, tak? Czyli to też jest jakieś moje wewnętrzne przygotowanie się do śmierci. Dając sobie, chciałabym mieć jak najwięcej czasu, ale jak myślę o tym, że byłam częścią przyrody i będę częścią przyrody, mam na to o wiele więcej zgody. Mm-hmm. I spokoju. I spokoju, tak. No, jesteśmy częścią czegoś większego. To Zdecydowanie. Wtedy przestajemy się tak szarpać. Tak. I patrzę na drzewa jak równy z równym. Dlatego też może stąd było to, że prosiłam każdą z nas o to, żeby porównała się do jakiegoś drzewa, albo jakim drzewem by chciała być po śmierci, jakim chciałabyś być drzewem. Wiesz, zaczęłam myśleć o tym wtedy, kiedy to czytałam. Nie wiem, chyba klonem takim kanadyjskim, bo on się pięknie wybarwia. Ja kocham te jesienne kolory, takie ogniste, energetyczne. A ty? Ja lipą. To jest moje drzewo. Chodzi zarówno o takie przepiękne proporcje, czyli bardzo złożyste korzenie i taką rozłożystą koronę. Takie liście w kształcie serc, które tak na wietrze w taki specyficzny sposób się poruszają. No i oczywiście zapach lipy jest dla mnie najpiękniejszym zapachem na świecie w ogóle. Jadąc rowerem w takiej alei lipowej, tak. To jak najlepsze perfumy świata, tak, nie? Tak. No właśnie. Słuchaj, a teraz powiedz mi tak. Matka dla dziecka transformuje w matkę dla siebie. O tym trochę powiedziałyśmy, tak. Ale też piszesz, mówisz dużo o matkowaniu dla świata. No, że tak. Pojawia się taka potrzeba albo taka gotowość w kobiecie, żeby patrzeć szerzej. W sensie a to jest ciekawe, pomocowym. Wiesz, bo to jest taka nowa myśl, że wyciągnęłaś właśnie ten motyw matki. Czyli że rzeczywiście to jest tak, że no, nawet w naszej rozmowie było tak, że w jakiś sposób tak matkujemy tej naszej dziewczynce, takiej tej części takiej wrażliwej, kruchej, tak, ale i też tej krytycznej, tak, opiekujemy się sobą po prostu. Jak się opiekujemy i troszczymy o siebie, to odkrywamy tak naprawdę miłość własną, w takim najlepszym tego słowa znaczeniu.
a z niej wynika z kolei jakiś inny sposób myślenia o świecie zewnętrznym. No i rzeczywiście w dojrzałość jest wpisane, zresztą też odwołuje się do badań, tak, w bardzo wielu dziedzinach, tak, jest to potwierdzone, że nam kobietom dojrzałym naprawdę w większości nam zależy na o wielu więcej sprawach niż te, które są w obrębie, tak, czubka własnego nosa. Że myślimy międzypokoleniowo, że obchodzą nas losy naszych dzieci, naszych wnucząt, bo chcemy, żeby nasze dzieci były szczęśliwe, mając dzieci, tak? To czyli obchodzi nas stan świata w jak i tak, stan, i, obchodzi nas stan świata i dlatego tak się martwimy o planetę, dlatego segregujemy śmieci. Też, tak. Prawda? Dlatego mamy pokorę bardzo często robić pracę od podstaw. Mhm. Mimo, że jesteśmy jako kobiety dojrzałe, wpychane w babciowanie, ale rozumiane jako wyzysk i darmową pracę. Tak, nawet na poziomie politycznym. Tak, mm-hmm, jesteśmy tak traktowane. Tak. Ale ty nie negujesz całkowicie babciowania. W ogóle nie neguję, ale jest to kwestia naszego wyboru, pójścia za głosem serca, szacunku wzajemnego, mm-hmm, konsensualnej umowy, tak, a na pewno jestem zbuntowana, jeżeli politycy, tak, uniemożliwiają godne życie, tak, kobietom i mówią, że mają się zająć wnukami. Tak, wnukami. Tak. To nie ma. Albo dzieci mówią, że mają się zająć tak. Nie mam na to ich zgody. Dziećmi. I we mnie też nie ma na to zgody. Natomiast widzę, ile dobra płynie dla dzieci, jeśli są nic zaangażowane w rozwój dziecka, w wychowanie, w opiekę babcie czy dziadków. Miłość jest wyborem. Miłość jest decyzją. Mamy prawo decydować, jak kochamy, ile i kogo. Właśnie. I w jaki sposób. Absolutnie. Mamy do tego prawo. To w takim razie teraz chciałabym jeszcze o tych amerykańskich badaniach, które przytaczasz na samym początku, już we wstępie, i które sprawiają, że chce się czytać dalej. Mhm. Ty przytaczasz takie oto dane. Nie wiem, które, bo tam dużo badań. No jest sporo, ale podejrzewam cię. U prawie połowy badanych szczyt możliwości twórczych rozpoczynał się w okolicach 50 i trwał przez następne 25 lat. No to jakiś kosmos. Zdawać by się mogło, że raczej człowiek będzie teraz tak już się wycofywał z tego twórczego życia, albo tam zastygał. Tak, znaczy no ja myślę, że to jest ten dobry moment na prowadzenie pojęcia postmenopauzalny zapał, wzlot. Tak, wzlot. Tak, wzlot. Wspaniałe pojęcie. Na ten klimakterium jako drabina, tak? Czyli tak, to jest o wiele fajniejsze niż przekwitanie. Wyjaśnij tak, klimakter to są szczeble w drabinie rozwojowej. Tak, to właśnie Kasia Skórzewska mnie uświadomiła i byłam w pozytywnym szoku. No tak. I potem odnalazłam właśnie to określenie Margaret Mead i jakoś tak mi się to, potem te badania, tak, i to mi się jakoś składa w całość, jest dla mnie logiczne, tak, na dodatek. No bo rzeczywiście, jeżeli nie damy sobie, że tak powiem, tego wmówić, że to jest jakiś koniec bycia aktywną, nie wiem, kreatywną, a przede wszystkim, myślę, decyzyjną. Bo jakoś to mi się strasznie kojarzy z tym, że jeżeli my się wstydzimy tego, że się starzejemy, to wstyd jest, kojarzy się, prawda, z chowaniem do środka, tak? A tworzenie z otwarciem. Tak. To są inne kierunki, tak? Czyli wyzbywając się tego wstydu, mierząc się z tymi schematami, dlatego to jest takie trudne w tych początkowych fazach i to otwarcie jest niemożliwe bez przerobienia tego, co uznajemy za wstydliwe, żenujące, niewłaściwe, egoistyczne, tak? To wszystko jest do przerobienia. To dopiero się wtedy robi miejsce na to, co jest wolnościowe, kreatywne, no właśnie takie wynikające z naszych świadomych wyborów, właśnie chociażby tego, że chcę coś, nie wiem, zdążyć zrobić, tak, znając sobie sprawę z czasu, albo że coś uznałam, że na przykład bardzo często tak jest, że coś zaniedbałam, a to było dla mnie takie ważne. I teraz albo to do ciebie dociera. Tak, i że chcę to,
ja podaję taki przykład, że jak zaczęłam pisać projekt, to w końcu zrobiłam patent żeglarski. Bo całe życie chciałam żeglować, a ciągle nie miałam czasu, tak? No. Ale to też wiąże się z odkrywaniem, tak? Czyli że z takim zaciekiem, jak to tam jest? Jak to tam... I to mogą być bardzo różne obszary. To mogą być związane z eksplorowaniem swojej cielesności, z odkrywaniem jakichś talentów, z poznawaniem jakichś ludzi, z przeżyciami natury emocjonalnej, seksualnej. Tak to każda z nas ma różne takie ścieżki, które wołają, chodź tu, chodź tu, tak? I jest na to zrobić, miejsce. Trzeba zrobić miejsce na ten przypływ. Tak, 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 dokładnie. Kurczę, niewiele kobiet robi miejsce na ten przypływ i zaczynają gorzknieć. Dużo no właśnie mam rzeczy w kobietach w pewnym wieku. Znaczy, ja jestem coraz dalsza od właśnie takiego mówienia, że dużo, że coś tam, tylko może to też jest przejaw no właśnie tego wzlotu, tak? Że jakoś tak bym chciała tak trochę porwać za sobą kobiety, tak? Chodźcie, nie róbmy tego naszym córkom i wnuczkom. Bądźmy dla nich jakimś takim przykładem brania odpowiedzialności za siebie. Ty nawet piszesz o tym, że to jest taka nasza powinność, to jest powinność naszej generacji, żeby takie pokazać tym młodszym. Zadanie pokoleniowe, tak. Że tak można inaczej. Tak jak młode dziewczyny nas nauczyły tego, co przyniosła akcja MeToo, szacunku do swojej cielesności i stawiania granic, bo jesteśmy z pokolenia, gdzie no byłyśmy znękane i kompletnie jakby tego nie widziałyśmy, to tak my też coś mamy, że tak powiem, do przekazania. Dla mnie oczywiście najważniejszy jest ten przekaz taki, bym powiedział, uniwersalny. On też dotyczy mężczyzn, tak? Ale książka jest przykładem tego, jak, na czym to polega w przerabianiu schematów związanych z kobiecością i z seksualnością. Myślę jednak o samoświadomości i odpowiedzialności za swoje życie. Przede wszystkim. I nie na skupianiu się na tych zwiędłych kwiatkach. Zupełnie. Tak. Tylko tak. Na owocowaniu, na owocach, prawda? To też jest piękna metafora. Tak. Niesamowite. Tak. No po co płakać nad rozlanym mlekiem, nad tymi zwiędłymi kwiatkami? Mhm. No właśnie. Tym bardziej, że już ich nie ma w tej porze roku. No właśnie. Bo to było latem. Tak, dokładnie. Tak. Czyli co? Masz, moja droga, kobieto 50 lat albo 50 i coś. Niedługo, ale... w listopadzie będę mieć 55. No, a ja 58. W jakim miesiącu? W sierpniu. Mhm. Czy ty wiesz, że ja nigdy... Nie powiedziałaś? Nie powiedziałam tego publicznie. Myślę sobie, kogo to interesuje. Może coś stracę? Mhm. A mimo wszystko też mam taki lęk. A może coś lęk. Zyskasz? A może coś zyskam, no. To dzisiaj jest takie moje coming out. Fajnie, może się. Odczuję ulgę. A ty odczułaś ulgę, tak. Kiedy zaczęłaś o tym mówić otwartym tekstem. Tak. A ciekawa jestem, kiedy zostaniesz silwerką. Zobacz, tu takie pierwsze mam. Przestałam się farbować. Serio przestałaś? Tak. Tak i zaczynam mieć... Pewnie będę się jeszcze farbować, ale mam gotowość i chcę. To będzie pewnie jakaś... Poczuję to. To kiedy, też będzie proces. To będzie to z tych 10 etapów. To będzie pewnie następne albo jeszcze następne, ale absolutnie... Nawet takie mam, że trochę mam na to ochotę. Tak? Że to się może wiązać ze zmianą wizerunku. Jakoś mi się wydaje, nawet że z biegiem lat będę jeszcze swobodniejsza. No właśnie. I to może, jeszcze bardziej sobą. I to może się okazać też efektowne. Zobaczymy, no mam nadzieję. No. Mam nadzieję, że to będzie nam dane. Susan Sontag na zakończenie. Okej. Okay. Przeczytam fragment i poproszę o komentarz. Już 50 lat temu Susan Sontag w swoim tekście The Double Standard of Aging pisała o tym, że kobiety mogą się starzeć wbrew stereotypom bez zażenowania. Warto o tym pomyśleć jak najwcześniej
i świadomie porzucić bycie miłą, usłużną i pełną wdzięku, a zamiast tego rozwijać w sobie mądrość, kompetencje i siłę. Nie musimy być młode tak długo, jak to tylko możliwe. Możemy być dojrzałe i pozwalać, żeby nasze twarze i ciała były świadectwem naszych przeżyć. Autentyczność to kwestia decyzji, na którą możemy być gotowe już w młodości albo właśnie teraz. To jest kwestia decyzji. Tak. I naszym zadaniem jest to, żeby pokazać to młodszym kobietom, żeby miały świadomość swoich faz rozwojowych, swojego cyklu życia już o wiele wcześniej, żeby nie obawiały się przechodzić z jednej fazy do drugiej, żeby widziały w każdej z faz specyficzne zadania i rozwój. Żeby miały w sobie tę ciekawość. Tak. Co ty? Też mi się spodobało, jak powiedziałaś, że należysz do osób z niskim poziomem lęku. Życie raczej cię zaciekawia niż przeraża. To też niebywała właściwość. Bo my, znowu nie chcę ogólniać, ale wiele kobiet jest podszyta lękiem właśnie, tak. Strachem o to, co będzie. Myślę z wdzięcznością o moim tacie, którego już nie ma. Myślę, że on mi to dał. Akceptując moją kobiecość, moją dziewczęcość, taką jaka była. Czyli nie była sprzężona z tym męskim okiem, bo ja wierzyłam, że jestem okej. Mm-hmm. I z dużą wdzięcznością dzisiaj o nim myślę. Dziękuję ci bardzo. Jestem bardzo poruszona. Też ci dziękuję za spotkanie. Dzięki. Jeśli słuchasz opowieści wojowniczek i wojowników, jeśli to lubisz i wracasz, to może chciałabyś zostać moją patronką, a może chciałbyś zostać moim patronem, to znaczy wesprzeć produkcję tego podcastu. Naprawdę miło jest być patronem, a nawet współproducentem. Sama jestem. Jeśli tak, jeśli chcesz, to zajrzyj na patronite.pl. Poszukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu i wykonaj solidarny gest. Liczy się każdy, nawet najdrobniejszy.